Witajcie w kolejnym odcinku na kanale BoryPop TV. Dziś mamy dla Was coś wyjątkowo ekscytującego, jak to zwykle bywa, niewiarygodnie płe zabawnego. Zasiądźcie wygodnie, bowiem dzisiaj na celowniku historia człowieka niezwykle wielkiego. Historia człowieka, który nie zna słowa niemożliwe i dla którego każdy nowy dzień jest kolejną szansą na zrealizowanie marzeń. Mówimy tu o Buddzie spod ramienia Buddha Company. Postaci, która w świecie biznesu nie tylko stała się symbolem nieustannej pracy, pasji i determinacji, ale także nieustannej pracy, pasji i determinacji. Jego determinacja w dążeniu do celu pokazały, że twórca nie tylko jest symbolem nieustannej pracy, pasji czy determinacji, ale także symbolem nieustannej pracy, pasji i determinacji. Spierdalaj! Zapewne wielu z Was kojarzy Buddę z jego spektakularnych akcji i projektów, które regularnie podbijają polskie internety. Nie tak dawno w ramach jednej z głośnych loterii aż 7 szczęśliwców mogło wrócić do domu nowymi samochodami. Uprzedzając, nie mówimy tu o samochodzikach Hot Wheels, a nieco poważniejszych przedsięwzięciach. Pierdziele, coś się stało w Polsce, co się dzieje? Odzwaniam, a gość mi mówi, stary, wygrałeś suprę. No, zwariowałem. Ale Budda to nie tylko loterie i błysk fleszy z dupy. To także serce otwarte na potrzeby innych. Wsparcie akcji charytatywnych pokazało, że sukces to dla niego nie tylko liczbę na koncie, ale i możliwość pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. Mój ojciec był bezdomny przez 15 lat, ja rozumiem, co wy przechodzicie, tylko jemu się nie dało pomóc, bo on oprócz tego chlał, a ty nie chlejesz, dlatego do ciebie potrzebę. Krążą plotki, że wspomógł nawet słynnego księciunia, który do dziś nie mógł wyżulić 2 złote na piwerko. Daj no jeszcze, kurwa, 2 złote. Pokazując swoją wielką klasę, Budda nie zapomniał o tych, którzy wspierają go na co dzień. Jego montażyście, którego również postanowił poratować niegłupią maszynką. Bo i po co biedny ma hulać w slipkach w metropolii miejskiej? Zapodajmy furkom na lepsze trawienie i niechaj hula jak to banglają sobie we Flintstonach. Nowa fura dla taty. Idź zobacz. Co tu się stało właśnie? Będzie tak dojebane, że to jest... Teraz szukam mój j***ny dream car. I trzeba przyznać, jest to gest, który spokojnie wyraża więcej niż 1000 słów. Nie jakieś pierdolone Raffaello czy inne bzdury dla plebsu. Otulone kokosowymi płatkami. Raffaello. Spierdalaj! Ale nie hojność Mirabelki będzie głównym tematem dzisiejszej prasóweczki, bowiem w świecie internetowego biznesu nastały niemałe zmiany. Chodzi tu bowiem o pewnego pana Bombeliniego, którego vloger postanowił odstawić w kąt. Przynajmniej jeżeli wierzyć tabloidom, które podchwyciły temat, jak Bombelini podchwycił szczykaweczkę z testosteronem. Mówi się, że to przez szczykawkę jego plecy przypominają dziś pizzę salami, no ale co zrobić? Zachciało się szybkich efektów, to maści babo placek, a raczej maści babo bąble na plecach. Wracając. Co doprowadziło do tak dramatycznych wydarzeń? Historia ta zaczyna się jak każda dobra powiastka rodem dla plebsu. Wiecie, nie jedna piąteczka zbita, nie jeden wąs spalony, nie jeden klaps na pośladki zaliczony. Gdy światło dzienne ujrzała afera Pandora Gate, nie chcąc wplątywać się w internetowe dramy, postanowił zrezygnować z współpracy filmowej. Tak jest, filmowej, ale nie ze wspólnego biznesu, tylko wspólnego kręcenia tyłeczkiem przed obiektywem kamery. Tak jest, panowie mieli ruszyć ze wspólnym projektem o dźwięcznej nazwie Doubt. I doprawdy ruszą, ale bez Bomb Deala i jego wielmożnych sutów. Zresztą rzecz normalna, po kiego mamy być kojarzeni z panem z Berezikiem, skoro można zwiedzać świat ciesząc się z każdej chwili. Tak właściwie to cała drama toczy się wokół kwestii, kto ma większy procent udziału w spółce produkującej napoje energetyzujące. Michał, jako posiadacz znacznie mniejszej części udziałów, pewnie nie spodziewał się, że jego udział w biznesie stanie się przyczyną tak wielkich emocji. Następnie scenę wstrząsnęła kolejna bomba informacyjna, zmiana w KRS. Z dokumentów wynika, że Budda jako finansowy ninja przejął dodatkowe udziały, czyniąc barona, no właśnie, ex-udziałowcem. Dla niewtajemniczonych, spółka DOS, bo tak nazywa się to przedsięwzięcie, początkowo brzmiała jak sen o lepszym świecie pełnym energii i zysków. Kamil Janusia Budda i jego kolega Rafał Haznar inwestowali sumy, które mogłyby zapewnić kofeinę całemu kontynentowi. A Michał Baron? Ten miał najmniej udziałów, co w świetle ostatnich wydarzeń można porównać do bycia ostatnim na liście gości na imprezie, na którą nikt nie przyszedł. Wygląda na to, że nasz ulubiony youtuber motoryzacyjny Budda nagle zmienił kurs, prawdopodobnie bojąc się burzy w szklance wody w social mediach. A może to po prostu strach przed memami, które mogłyby go prześladować do końca życia. Wyobraźcie sobie, jedna niefortunna wpadka z Bomb Dealem i już widzisz siebie na każdej przystankowej ławce. Budda, zawsze gotowy na ekscytujące projekty i niezwykłe tuningi, tym razem stwierdził, że lepiej jest dmuchać na zimne. W końcu, to by chciał ryzykować swoje wizerunkowe turbo, gdy cały internet czai się na jedno potchnięcie. To jak balansowanie na cienkiej lince między byciem gwiazdą YouTube'a, stałym bywalcem na śmiesznych obrazkach w internecie, wracając do pana Bomb Deala.
Ostatnimi dni dość głośno zrobiło się o jego ex-narzeczonej, bodaj Patrycji, która dziś przyjęła postawę bardziej antybombelową niż bombdealową. Jak wyglądało ich rozstanie? Wiedzą zapewne oni sami. Sama Mirabelka postanowiła dorzucić 3 grosze do całej Indy, udzielając wywiadu na łamach kanału Kasztan TV. Powodem całej hecy miała być coraz to nowe brudy wyciągane na włodarza. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi. Za dużo rzeczy wyszło po rozstaniu najśmieszniejszym. My nie rozstaliśmy się z zupełnie innego powodu, a dopiero jak ludzie zobaczyli, i nawet moi, no wiesz, tak wspólni znajomi, bliści, dalsi, że dobra, już nie wracacie do siebie, że to chyba jest naprawdę, to ja ci coś powiem. I wtedy wychodziły kolejne po prostu informacje i to było tak, był taki list za liściem, aż tak totalnie, wiesz, otrzeźwiałam, jakby z tego zauroczenia i stwierdziłam, o nie, to było toksyczne, jakby nie ma możliwości powrotu. Balerina nie została dłużna odpowiedzi. Momentalnie chwyciła za walkie-talkie i wylała swoje żale w świecie socjal-umysłowo-internetowej biedy. Komentować twojego gdzieś tam w związku z kobietą, z którą byłem 8 lat. Jeżeli ona chce się tam wypowiadać i tam sobie mówić jakieś rzeczy swoje, to droga wolna. Niektórzy mogą budować sobie swoją karierę gdzieś tam na tym, że ja w tym momencie nie do końca jestem tak mocny, jak byłem. Tylko ja swoją głowę sobie w pewnym momencie ustawię na tyle, że ja i tak wrócę i tak będę mocny, czy tego ktoś, czy komuś się to podoba, czy nie, bo ja wiem, jak się to robi i żeby te osoby, które teraz po prostu strzelają, nie poszły zbyt daleko. A kojarzycie Popka? Tutaj macie anotację do poprzedniego filmu, nim oglądajcie, bo naprawdę warto!